Witajcie, Maćki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Halo 4 na modyfikacji Kezerodux. Jako Polska DOZ koło sprawy Bożej, Mesjasz Europy. Trochę długie to jest, ale jakoś coś sobie ustawimy. Dlaczego jest taka duża łatwa? Okej. Więc tak naprawdę chciałem rozpocząć o tym, tylko że teraz wszyscy robią na nas embargo. Więc no, przez pewien czas będziemy mieć dużo embargo. Tak jak mówiłem, zaczniemy to wojną, tak naprawdę, że tak powiem, są wszystkim zajęci, a ja, jak mówiłem, naszą taktyką jest po prostu zaatakowanie ich w ramach, no, tylko na kilku frontach, a zostawienie reszty. Mamy oczywiście trochę samolotów tych, ale, że tak powiem, to nas niezbytnio nie obchodzi, dlatego że te samoloty, w sumie już część z tych samolotów to już powinno polecieć dalej. No te samoloty to są myśliwce w większości. No nie powiem... Nasze samoloty są trochę dobre, ale myślę, że bardziej przez to, że my szybko tutaj lecimy przez to wszystko. Ogólnie Stany Zjednoczone... Właśnie się tak zastanawiałem, o co chodzi. Oni mają przeciwko tylko tym Stanom Zjednoczonym, szczerze powiem, trochę słabo. I jak sami widzicie, oni tutaj wchodzą nam, no, nas to zbytnio nie obchodzi. No i oczywiście dostajemy to embargo, ale embargo w tej grze polega na tym, że po prostu AI nie musi nam wysyłać czegoś. I dla niej to jest chyba najlepsze, że nie musi czegoś wysyłać. O, jesteśmy w sumie na poziomie obecnym, dobrze. Tutaj byśmy sobie zaczęli robić to już na zapas. I szczerze powiem, w sumie wszystko już zdobyliśmy, tylko że oni mają bardzo niski poziom kapitulacji. Pamiętam, co było coś takiego, że Francję można było skapitulować mega szybko, a później jeszcze było coś takiego, że żeby skapitulować, to chyba trzeba było mieć tam przynajmniej wszystko przejąć, ponieważ 0% mieli tą całą liczbę, więc nie powiem, czasami jest to obsute, ale zwyczajnie to polegało na tym, że nikt się nie spodziewał, że AI Francji będzie miało tak długo te... Taki jeden duch narodowy. No ale w sumie gracze potrafią. Jeżeli oni potrafili rozliczyć, jak szybko pokonać tam wojnę domową Hiszpanii, no to... To też będą potrafili. Okej, w takim razie my już podzieliliśmy wszystko. Właśnie oni niedługo padną, jako że są w frakcji, no to nawet Albanii nie musimy nic robić, więc hehehe. He. I też trzeba pamiętać, że oni są dobrym, mają dobrą produkcję, mają bardzo dobrze, jeżeli chodzi o no, fabryki w ogóle, więc to też trochę nam da. Oczywiście teraz jesteśmy na takim poziomie, że nie mamy technologii, żeby po prostu to wszystko robić, więc no, trochę słabo. Okej. Więc tutaj tak naprawdę już wszystko pokonaliśmy i szczerze powiem, mamy wystarczająco siły, żeby zaatakować Rosję. Znaczy się... Pytanie jest, czy by nam się udało. Bo z jednej strony tak, z drugiej strony... No nie wiem. To dużo frontów. O, tutaj jakieś rzeczy się odpaliły. To znaczy, że trzeba byłoby odpalić na nowo produkcję dywizji. Tak. 24 plus jeszcze. Tak, żeby tą jedną armię wyszkolić, więc jeszcze trochę będziemy potrzebowali. Oczywiście dostajemy mega dużo fabryk. Póki co ja wszystko to wykorzystuję na przykład o tak. Samoloty oczywiście się nam się przydadzą, no i wiadomo. Okej, w takim razie, o i zmieniłem doktrynę, zmieniłem sobie na to, ponieważ już niedługo będę zmieniać sobie na bardziej zmotoryzowany. 610, trochę za długo, więc porobimy sobie tylko dodatki i spróbujemy sobie tam przejść. Ogólnie mamy 30 milionów manpowera. Więc jak sami widzicie, trochę dobrze jest. Okej. No i kolejna doktrynka, zawsze się przydaje.
Ale w sumie powinniśmy wybrać, kogo zaatakować dalej. Rosję bym zaatakował, bo realnie to... Oni się wydają mali, ale... Jakbyśmy... Jeżeli i nimi się zajmiemy, no to nie powinno być problemu. Dobra. W takim razie wielki froncik. Jedną armię damy tutaj. Nie. Zapomniałem, że tak można, ale chodziło mi, żeby tutaj dać. I to jest zawsze problem taki, że trzeba mega dużo po prostu wysłać na nich, żeby skapitulowali, więc... Więc trochę to nam potrwa. A, wiemy, embargo. A, mamy non-aggression pact. A kiedy możemy go usunąć? Okej, okay, możemy poczekać realnie. To nie jest tak, że my musimy jakoś poczekać. Podoba mi się to Norwegia, która przyjęła te tereny. Kim jeszcze mają wojnę? A, z jakimiś takimi małymi państwami. Na szczęście my nie musimy mieć z nimi wojnę. To jest to szczęście. A, jakiś mało znaczący event i jak zwykle dostajemy mega dużo stoczni. Róbcie sobie tutaj konwoje. Wiem, że moja produkcja jest ciekawa, ale chodzi o to, że czekałem właśnie na to. Potrzebujemy produkować, znaczy produkować tego mnóstwo. Więc może o tak. Okej. 18 dziennie, no ładna, początek produkcji. Więc, a już jest. Już jest wrzesień. Chciałem powiedzieć, a może się uda nam to wypełnić armię do przed wrześniem, ale akurat jest już. Nic. Tutaj zaczynamy produkować. Ja myślę, że czołgi. Nie o to mi chodziło, ale i tak czołgi. Okej. Okay. Więc pytanie jest takie, czy już wszystko mamy ładnie. Mamy, tak powiem, samoloty, no to są samoloty. Więc zbyt dużo od nich nie wymagam. Przydałoby się mieć ich wystarczająco, tak powiem, wypełnić lotniska ile możemy. Więc czas na najnudniejszą rzecz, czyli wypełnianie lotnisk. I to właśnie robię zazwyczaj poza odcinkiem. Mamy... O, właśnie o to chodziło mi, bo tych support zbytnio nie mam. O, i tutaj mamy jakieś duże lotnisko. Ale przydałoby się więcej supporta. Znaczy się z tego. Okej, tyle możemy wystawić samolotów aktualnie. Tutaj też oczywiście mamy to, to mi się przyda realnie, bo więcej zasobów dla mnie. No i oczywiście my tutaj mamy trochę tak ustawione, nie, przez to, że uzyskali nieco tego, więc przez to, że my odzyskaliśmy to, to tak naprawdę mogę sobie wyłączyć. I teraz tylko poczekać chwilkę. I teraz... Cancel, Justify, 10 dni to będzie tylko, już sobie mogę już odpalić. Czyli możemy sobie ulepszyć samolot, ok. Mamy punkty, ok. To jest
ten medium. Chodzi o to, żeby teraz był większy, to ja pamiętam. Bombsite. Okej. Chyba to jest ten samolot. Chyba. Dobra. Skończyło się w takim razie. To jeszcze to zrobię i przejdę. Tu mogę coś porobić? Nie. Ale artylerię trzeba lepszyć. Okej. Okay. Wypowiadamy wojnę. I zobaczmy, jak to nam pójdzie. Nie to, żebym nie wiedział, że nam dobrze nie pójdzie, ale po prostu chcę zobaczyć, jak dobrze nam pójdzie. No, w niektórych częściach to nie mają wystarczająco, więc się nie dziwmy. Tutaj widzę, że nasza armia nie potrafi ochronić. Więc wyślemy te. A, zapomniałem, że ci są do innego rozkazu. Więc tych muszę wysłać. Okej. I jak tutaj wygląda? Dobra. Jeszcze dwa ulepszenia i już będzie koniec i będziemy mogli zacząć produkować czołgi. I Afganistan coś pokazało, ale nie wiem, o co chodzi z Afganistanem. Dobra, więcej tego, ale wiadomo, że będziemy dostawać mega dużo, bo po prostu nam tak wyjdzie. A, chciałem powiedzieć, że nikogo nie ma na Krymie, ale jednak są. Niestety to jest jedna prowincja, więc trochę nam zajmie. I jak to wygląda z tym? Chyba dołączy do ich frakcji? Nie widać. O, zapomniałem o tych. Uff. Może przydałoby się wysłać armię. Całą armię w sumie. Okej, tutaj też widzę, że części nie ma. Ja mam trochę PTSD po ostatnim razie. Więc wyślę tutaj te dywizje, żeby się zajęły. I zmniejszymy sobie agresywność, bo aż tak bardzo nie trzeba być agresywnym. Jak tutaj to wygląda? Ładnie. O, jeszcze jedno ulepszenie. Będziemy produkować czołgi. Dobra, nasze dywizje już są. W takim razie zajmijcie się zajmowaniem Skandynawii. I coś się nam odpaliło takiego, że... takiego ważnego, czy nie? Chyba nie. Możemy własną ścieżką pójść. Trochę już mi się przypomniała piosenka. Więc zaatakujcie. Na szczęście mamy antitanki, więc aż takiego większego problemu nie mamy. Jak tutaj przejmiemy, to powinno być w sumie spoko. Dobra. Więc tą armię możemy połączyć z powrotem i niech ona tutaj się zajmie. Tutaj w Turcji widzę, że jakoś tam idzie. Bardzo chętnie War Support wezmę. Kolejne embargo. No i w Skandynawii też ładnie nam idzie. Okej, Łotwa padła. To wezmę. A, walczymy z... jako że Azerbejdżan wszedł, no to walczymy z Afganistanem. Fajnie. Okej, weźmy to, bo to się przyda.
przyszłości, chociaż jeszcze powinniśmy porobić tam. No i ładnie to wygląda, no nie ma tam ciągle zielonego, ale też nie aż tak dużo czerwonego. Okej, okay, widzę, że połączyły nam się dwie armie. Dobra, i tutaj nowy Field Marshal. I myślę, że go wyślę tutaj po prostu. Chociaż chciałbym, żeby ładniej mu wyglądało ten rozkaz. I trzeba kogoś po prostu zrobić Field Marshalem. Więc zróbmy tutaj taki jeden, o ten. Więc promote. Okej. I tutaj wydamy tych generałów. No i na razie jest ok. Badania. Tak, międzymorze. Najlepsza frakcja na świecie. A jednak nie, jeszcze silniki musimy zrobić. Dobra, weźmy to jeszcze. Na pewno to nam się przyda. Więcej darmowych stoczni. No nie powiem, mamy mnóstwo tych konwojów. No i ostatnia doktryna. Zawsze ładnie widzieć ostatnią doktrynkę. O, guma. Widzę, że problemy są. Ci nie chcą nam wysłać, bo już nie wysyłają. No tylko 8, dobra. Ej, się biją, wow. Wysłali uboty. Nie powiem, trochę śmieszne. Infantry Expert. Wiadomo. Ten? Co tak pokazuje? A, bo tutaj już trochę się rozszedł. Okej, okay, Dmowski Line. I czas ulepszyć artylerię. Podoba mi się, że wyobrazić sobie, że oni strzelają z jakiejś starej artylerii, a naprzeciwko jakaś taka mega nowa. Okej, okay, może zróbmy to. Albo nie. Jest o to. To można zrobić. Jeszcze w Łotwie trochę siedzą. A, nie są. Myślałem, że w Moskwie są, ale nie są. Skończyło się? Wow. To może z daleka będziemy? Ja powiem, z daleka lepiej. Tak, jest najlepsza strategia na budowanie. Klikanie, co popadnie. Szukanie zielonych prowincji. Tak, najlepsze miejsce do życia, Europa Środkowa, dosłownie ma najlepsze drogi na świecie. I najbardziej szalonych dyktatorów. Okej. Okay. I pytanie jest... Dobra, tylko weźmiemy to. U, coś się ścięło. Nie dziwię się. No i nasza armia stanęła. Chociaż... No to zależy, gdzie. Tutaj wysłaliśmy te dywizje, ale część tych dywizji nie poszła. Więc możemy wysłać ją z powrotem. Tutaj wszyscy są. Ok. Zdobędą tutaj stolice Norwegii, może ich skapitulują. W sumie też blisko są kapitulacji Szwecji, więc może szybko to się nam uda zrobić. Rosja to nie jest jakieś mega wyzwanie. Raczej nie będą mieli przeciwko nam Wargola. Reszta. Nawet jakby mieli, no to łatwość możemy ich pokonać. Okej, okay, tutaj jakieś pistile są. Widzę, że
się zajmują Francją na dole. W ogóle to mi się podoba, bo teraz to jest taki mega, mega chill. Ale później, jak pójdziemy znowu na jakieś takie normalne ścieżki, to już nie będzie. Więc to jest już ostatnia chwila, kiedy nie muszę się tak, aż tak bardzo martwić. Okej, tutaj widzę, że mogę sobie porobić. Jak to wygląda tutaj? Dosłownie oni nie chcą wchodzić tutaj. Dajcie bardziej agresywne, może się uda. Okej, lepsze pociągi. Więc pójdźmy w logistykę. I co tutaj? A, pociągi lepsze. Tak, aż tak bardzo mnie nie obchodzą pociągi. Większa produkcja. O nie, odcięli nas. Najgorszy moment. Być odciętym. Okej, czy uda nam się? A, wyszliśmy z Stockholmu. Co? Myślałem, że, że Norwegia też ma coś dziwnego. No, a chciałem ich pokonać, a tutaj... Bum. Nie można. Wiecie co? Może cofnę się tą armią po prostu i... Nie chcę mi się za bardzo ich pilnować. Okej, wszystko zrobiliśmy. W takim razie zróbmy teraz najlepszy... Najlepszy ten... Czołg. A teraz też zrobimy w sumie najlepszy czołg. Okej, ile mamy punktów? Mamy wystarczająco. Wszystko fajnie. I czołg jest. Oho. Dlatego też trzeba tak dużo dać, ale na razie z tego. A i artyleria. No nie powiem, z tutaj z Rosją to się jakoś bijemy. Oczywiście zapewne stracimy nieco dywizję, już tutaj straciliśmy. I oczywiście tam coraz to nowsze armie będą powstawać, ale tak powiem, możemy to wziąć pod uwagę. Więc my tutaj znowu rozpoczniemy atak i znowu zrobimy to samo co wcześniej, tylko że lepiej. Nie wiem jak to nazwać, po prostu zrobimy to samo co wcześniej. Oraz tutaj ewidentnie też zrobili to samo co wcześniej nam. Jak mnie to wkurza, że oni po prostu nam to... Że to nam zrobili, że zmienili tych i teraz mamy problem. No, przejmijcie tam prowincję, to powinniście wyjść stąd. Dobra. O, widzę już co się dzieje. Kompletnie padliście. Dobra. Wycofajcie się. Kto przeżyje, ten przeżyje. A my... A my tak naprawdę już prawie pokonujemy Rosję, szczerze powiem. A to jest jedyny major? No oprócz oczywiście Afganistanu. A jedyny major. Więc tak naprawdę jak przekroczymy Moskwę, to już jest po nich i nie widzę, żeby coś miało nas zatrzymać. Okej, na tym kończę. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka, w górę miły komentarz, subskrypcja, był z wami Trachol. Chodzę wam na 4. Nautek jest Redux jako mistrz Europy. No to cześć!